Walka z koronawirusem w lidzbarskim wydaniu to nie tylko maseczki dla każdego mieszkańca i pakiet pomocy dla przedsiębiorców. Władze naszego miasta wspierają również Działdowski Szpital. W imieniu samorządu miasta i gminy Lidzbark miałem dzisiaj przyjemność wspólnie z przewodniczącym Rady Miejskiej w Lidzbarku przekazać pomoc rzeczową na rzecz naszego szpitala powiatowego w Działdowie. Pomoc ze strony gminy Lidzbark to forma rzeczowa, to najbardziej potrzebne materiały, m.in. kombinezony ochronne i materiały jednorazowe, obuwie ochronne. To tak naprawdę co kierownictwo szpitala prosiło. Te materiały zostały przekazane w trosce o życie i zdrowie naszych mieszkańców, którzy korzystają ze szpitala powiatowego w Działdowie, którzy tutaj są leczeni, także w tych trudnych czasach pandemii. Znajdujemy się tuż przy szpitalu w Działdowie. Za plecami warmińsko-mazurski wojewódzki zespół zarządzania kryzysowego. Razem z burmistrzem, panem Maciejem Sitarkiem i w imieniu całej Rady Miejskiej w Lidzbarku przyjechaliśmy przekazać dary od naszego samorządu, od naszej jednostki, jak bardzo potrzebne. I prozaiczna sprawa. Okazuje się, że najbardziej potrzebne są ochronne buty, z którymi jest problem, jeżeli chodzi o produkcję, a jeszcze szybciej okazuje się, że te buty się zużywają. Więc dostarczyliśmy to, czego szpital najbardziej oczekuje. Lidzbarskie władze przygotowały dla działdowskiej placówki medycznej pomoc rzeczową w postaci kombinezonów jednorazowych oraz obuwia ochronnego. A wszystko to w porozumieniu z dyrekcją szpitala.